Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na 122 TM, chiński med 8 tieru. A bohaterem bitwy jest Ja Woli Mlieko. Rzeka Perłowa, bitwa standardowa. Losowanie na dziewiątki. No i zobaczymy. Znaczy wy zobaczycie. Ja już widziałem. Ja już widziałem, więc sobie pomilczę, bo już nie mam nic do dodania więcej. Tak. No, ta bitwa sama się komentuje. Sama. Po prostu widzicie i od razu mówicie, o ja pierniczę. Sami sobie komentujecie, że o ja pierniczę, ale on to zrobił. O ja kurka wodna, ale on tego nie zrobił. No i to tak właśnie jest. No dobra. Nasz bohater razem z całą grupą przemieszcza się w kierunku wioski. Tu przed świątynią zdejmuje się buty. To tak tylko na marginesie. Nie, to nie była świątynia. To był łuk triumfalny, ale nie rzymski, tylko chiński. Ogólnie. Zagapił się. Zagapiła się również artyleria, bo nie trafiła naszego bohatera. No, ale te... Dwie pestki na początek. No nie, no... Ja wiem, nie powinienem. Nie powinienem po prostu śmiać się. No, ale... No, ale co to byłaby za bitwa, w której poważnie bym wszystko traktował i w ogóle. Zresztą wrogowie też muszą mieć przyjemność z bitwy, adept również. I dlatego takie... Nie, po prostu namotałem troszeczkę. Ale to po prostu będzie ciekawsze. No teraz nie wiem, czy nasz bohater nie strzelał w tego ST, natomiast trafił w T-55A. Utrata HP dla dobrego gracza zawsze stanowi spore wyzwanie. Tutaj mamy już połowę życia i słabszy gracz oczywiście... No proszę. Tutaj jakiś fokus poszedł. Słabszy gracz by sobie nie poradził, by szybko zginął, jeszcze parę pestek ewentualnie zrobił. A tutaj nasz bohater, no powiem szczerze, że zagra bardzo mądrze, rozważnie i romantycznie. Nie, tego ostatniego nie będzie. No, ale w każdym razie będzie to bardzo dobry wynik i ciekawa bitwa. No dobra, tylko żeby nie wyrwać pestki od obiekta 705. Co prawda nie znam charakterystyki 122 TM, ale to zdaje się, że jakiś zdobyczny ruski med, a ruskie potrafią odbijać. Niemniej jednak, jeżeli obiekt 705 załaduje hajki, to z tym odbijaniem może być kiepsko. No dobra, nasz bohater przesuwa się, spróbuje zaskoczyć obiekta 705, może go podpalić. Estek tutaj się wycofuje, ignoruje w ogóle. Ja woli mleko. No i to będzie jego błąd. Ostrożnie nasz bohater zajmuje się trudniejszym przypadkiem, bo 705 jest trudniejsza jakby do zdjęcia. Chociaż ST oczywiście też ma kawał pancerza. No i teraz mamy lightweighta i ciekawe, czy tam coś za nim nie stoi gdzieś tam w krzakach. Lightweight ucieka. Jeszcze jakaś jedna pestka może. Co to było? No właśnie. Tu przeszkadzanie sojusznikowi. To należy się ban. Sojusznikowi się należy ban, oczywiście. Nie naszemu bohaterowi. Nie. Dobrze. Jeszcze jest bicie na artylerię. Ta artyleria w ogóle tak troszeczkę dziwnie nie uciekła wcześniej. Widziała przecież, co się tutaj dzieje. No i nasz bohater w kropce.
Mamy wynik 7-12 i nie wygląda to zbyt dobrze. Co prawda jest tutaj wsparcie Progetto. O panie. I wrogi Progetto. Zaskoczony. Ale nie tak nie do końca, bo jedną peskę oddał, ale no, chciał zaskoczyć w każdym razie naszego bohatera i to się nie udało. Ciekawie ten czołg wygląda tutaj, nie? Zobaczcie, jak taki jak kły dzika tutaj, ten taki szarżujący dzik. No i chciałbym właśnie zobaczyć Jawoli Mleko szarżującego niczym wściekły dzik. Tak, albo byk, ale byk nie ma kłów. T69, no złapany z opuszczoną lufą, no chciałbym powiedzieć portkami, ale nie widzę, żeby miał jakieś portki. Ten czołg i co prawda on ma magazynek, ale nasz bohater ma lepszą pozycję. Właśnie. No i ma ruski pancerz, tak, trolujący, tak, że, no, no cóż. Zresztą te 69 był na zwykłych PP-kach, a to wiadomo utrudnia zadanie, bo ten czołg ma słabą penetrację na podstawowych pociskach, standardowych pociskach, może tak. Ale ogólnie ja ten 69 w miarę lubiłem. Ferdynand na chłapach, nasze Progetto w opałach, a zobaczcie, nasz bohater nie wychyla się, no bo nie musi, po Ferdynanda, bo Ferdynand zniknął po prostu. Zniknął, już go nie ma, Progetto sobie poradziło i jest wróg czający się na naszego sojusznika. Zmiana pocisku. O, proszę, dobra. Jest wklejona jedna pestka. Jest artyleria w trybie TD. Jakby odważnie podjechał, ale to wiadomo, on nie podjedzie bliżej, bo Progetto jest magazynkiem. Bardzo ładny strzał. Ogólnie no, chciałbym się dowiedzieć, tak, 400 uszkodzeń, no to nieźle. Ile na goldzie? No dobra, a tu jeszcze podstawowa. 233, nie najgorzej. Hajeczki mogą być. Takie zwykłe. Jest obiekt 257. Golda już nie mamy. Trzeba będzie lepiej celować. No i trzeba liczyć na to, że nasz Progetto jakoś się tam jeszcze przeturla troszeczkę i coś tam jeszcze poświeci. No teraz nasz bohater jest takim trochę pasożytem, no ale cóż poradzić. Tak się to złożyło. To nie było celowe. No i cóż, został sam. 12-14. 7 minut do końca. I czekamy. To wróg powinien zaatakować. Chociaż mając... O proszę. Te Progetto zamiast się gdzieś wycofać, wiedział przeciwnik przecież, że gdzieś z tego kierunku wcześniej dostał jeden pocisk, więc mógł przewidzieć, że gdzieś właśnie tutaj na półce czai się nasz bohater. Artyleria zrobiła nam krzywdę. Obiekt 257 na szczęście nie. To jest ta gra na wieżę i zaufanie do rusko-chińskiej wieży tego czołgu. No i teraz też troszeczkę ryzykownie, ale pierwszy strzał, zanim zostaniemy wyspotowani, to jest taki, można powiedzieć, darmowy. No ale nie powtórzyłbym tego samego ryzyka w tym samym miejscu. I podobnie myśli nasz bohater, chociaż raz. Znaczy, nie tak, że on myśli podobnie jak ja, chociaż raz, tylko chociaż raz ja pomyślałem tak jak Fiolet, nie? Okej. Tak. 5 minut do końca i trzeba się nakombinować. Papach mnie się wydaje ciekawa, tak z punktu widzenia gracza, który nigdy na niej nie grał w takiej formie, w takiej postaci. Natomiast jest tutaj sporo ciekawych możliwości, oczywiście jest tutaj
Z tego co widzę, no wiele alejek, no ale to nie o to chodzi, że tutaj są takie przepychacze i tak dalej, że to są mapy jednokorytarzowe. Najważniejsze, że tych korytarzy jest sporo. Także w pewien sposób jest to labirynt. I oczywiście natknięcie się na przeciwnika mocniejszego w tym labiryncie to jest prosta droga do śmierci, ale przed artylerią można się ukryć. No, kto pierwszy, kto odda lepszy strzał? To może być ciekawe. Ładne wycofanie naszego bohatera. I czyżby strzelał po włazach? No, penetracji trochę zabraknie i trzeba się sprężać. Bardzo, bardzo ładny i szczęśliwy strzał. No, ale to jest ruski czołg, to wiadomo, on trafia takie sytuacje. Cóż. Straciłem koncept. Ale wróg stracił czołg. Dobra. Teraz ostrożnie zjechać i poszukać artylerii. To trochę potrwa. Ostrzegam. Nasz bohater oczywiście może jechać na kapa. Nie ma najmniejszych przeszkód. Oprócz tego, że artyleria się gdzieś może ustawić i po prostu nas trzepnąć. Można nawet wyspotować gdzieś z jakiegoś może krzaczka i wtedy nas skrzywdzić. A tego byśmy nie chcieli. Tego byśmy nie chcieli. Absolutnie. Więc spokojnie trwają poszukiwania świętego Graala, tej artylerii. Daleko chyba nie odjechała. Chociaż kto wie. Nie, to jest GW Tiger, to tarta gdzieś tu musi być, albo nie musi. Zobaczcie, 2 minuty do końca bitwy, no robi się tak troszeczkę gorąco. Na miejscu mleka byście kapowali? Bo ja, prawdę mówiąc, niekoniecznie. Chciałbym znaleźć raczej artylerię. Więc mamy czołg mobilny, ta artyleria nie jest mobilna, nie mogła odjechać za daleko, ale jeżeli schowała się gdzieś w jakimś zagłębieniu, że nie wykryjemy jej na spocie zbliżeniowym, no to wtedy może być ciężko. 10 sekund i jest! 10 sekund do końca, arta znaleziona. Przejdźmy do wyników końcowych. Udało się. Padła Masterka, Radley Walters, medal Oskina, Pasucci, duży kaliber i Top Gun oczywiście. 8 fragów, 1859 expa, 5683 zadane obrażenia. Ładny wynik. Naprawdę. I skuteczna gra naszego bohatera. Zobaczcie, to nie wygląda jak na przykład bitwy szwaka, nie? Który tam sieje tymi pociskami na ślepo i czasem coś w ślepej kurze trafi się ziarno. Tutaj było celowanie. Celowanie rozważne. Gospodarowanie amunicją. No i jeszcze idealne chowanie się w początkowym takim failu, stracie połowy HP, idealne chowanie się, granie na wieże, wystawianie tylko tego, co potrzeba, żeby zdobyć kolejne obrażenia i żeby nie oberwać. 3 pojazdy wyspotowane, 300 asysty, kilometry 5,63. No i ta wygrana w samej końcówce. Taka bitwa dla adepta, taka typowa, taka może być. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.